Hej tu Kinga. I Adam. A dzisiaj będziemy robić śnieżne bombki. Dokładnie, tak jak powiedziała moja córeczka, dzisiaj będziemy realizować jej pomysł na przygotowanie bombek różnych śnieżnych. Będziemy do tego czego potrzebować? Bombek plastikowych, lampek, jeżeli chcemy. I śniegu sztucznego, jeżeli też chcemy. Takich plastikowych bombek, których łatwo można rozdzielić. Już kiedyś robiłem takie bombki ze zdjęciem. Tu gdzieś pewnie dam linka do tego. Jeszcze farbę i pędzla. Dobrze, to przygotowuj. Co tutaj robimy? Opowiadaj, co będziesz robić. Teraz malować jakieś takie wzorki na bombkach, żeby potem włożyć do nich na przykład lampki, śnieg sztuczny itd. Tak, na początku będziemy używać farbek akrylowych, żeby nanieść jakieś ozdoby na takie bombki. Wydaje mi się, że najlepiej będzie to malować od wewnętrznej strony bombki. Już próbowaliśmy, wcześniej przygotowaliśmy kilka gotowych takich bombek, które zaraz będziemy też wykańczać, by zaschło, tylko że malowaliśmy z zewnątrz. Wydaje mi się, że lepszy efekt uzyskamy malując to wszystko od środka, dlatego teraz już będzie malowane od środka. I tak wyglądają nasze bombki po pomalowaniu. Tak, tu wstępnie mamy pomalowane bombki, te akurat zostawiamy do wyschnięcia, więc na razie tych nie będziemy kończyć. Mamy tutaj, tak jak wspominałem, pomalowane wcześniej, gdzie już daliśmy farbce wyschnąć. Mamy tu jedną taką pomalowaną na niebiesko. Jedną tutaj jest taką gwiazdką. Co teraz będziemy robić z tym? Będziemy wkładać do środka rzeczy. To odłożę tylko tu, żeby wysychały sobie. Śnieg sztuczny i lampki. Do jednej wkładamy śnieg, a do drugiej lampki. To ja tak chcę. Super. Możemy zrobić na przykład z jakimś takim brokatem, możemy zrobić co chcemy. Ja, to tu mamy lampki. Do której lampki? To tu wsadzamy lampki, tak? Dobrze, będzie fajna. Tak, tak się jedna bombka prezentuje. Tu ustawimy ostrość, lepiej. Poczekaj. O! A tak tutaj się nasza z lampkami bombka prezentuje? Tak, fajnie będzie na pewno się prezentować taka świecąca bombka na choince. A do drugiej co będziemy robić? Wyłączę łyżkę do śniegu. Już dodajemy śnieg. Wyłączmy do śniegu. Nie, no, może sobie świecić tutaj. Nie. Przesypałem. Tylko kupiony akurat taki sztuczny śnieg, to jest kuleczki styropianu. Kuleczki takie styropianowe, tylko nie połączone. Ostrożnie, żeby nie rozsypywać, więc tutaj. Poczekaj. Do tej nasypiemy. Do tej. Syp jeszcze, prawie do pełna chyba, ale ostrożnie, żeby nie rozsypywać. Znaczy, syp tyle, ile masz ochotę. A tylko do jednej połowy sypiemy, bo druga będzie i tak tam się przesypie. Tyle. Zawsze możemy zaraz jeszcze dopełnić. I tak wygląda nasza druga bombka. Tak się prezentuje nasza właśnie bombka. Tu można też robić wariant na przykład, czy jakąś figurkę do środka wstawić, żeby też było właśnie coś więcej, albo jakiś inny właśnie też dołożenie, tylko brokatu oprócz śniegu, bądź innych jakichś rzeczy. No i oczywiście wymalowanie ozdoby, to co według uznania. Jeśli się podobał pomysł mojej córki, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach. Jeśli macie właśnie jakieś też pomysły, to też zachęcam do napisania czegokolwiek na ten temat. Co jeszcze? Podobał się odcinek? To co robimy? Subskrybujemy. Jak się podobał odcinek, to też zachęcam do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej! Pa, pa, pa.